Cześć. Jeśli szukasz oszczędności energii w domu, zwróć uwagę na zużycie prądu w urządzeniach elektrycznych. Jednym z takich urządzeń może być dekoder. Jeśli masz dekoder 4K lub 4K Premium, to możesz włączyć w nim tryb oszczędzania energii. O tym, jak i dlaczego warto to zrobić, opowiem w tym odcinku. Zapraszam. Czy wiesz, ile mocy zużywa Twój dekoder? To zależy od modelu i sposobu jego podłączenia, ale bez włączonego trybu oszczędzania energii jest to średnio około 9 W. Po włączeniu trybu oszczędzania energii dekoder pobierze mniej niż 2 W. Czemu więc nie skorzystać i nie włączyć tego trybu? Zobacz, jak to zrobić. Wejdź do menu dekodera i przejdź do sekcji Zielona strefa. Tam wybierz zakładkę Oszczędzanie energii i przyciskiem OK włącz ten tryb. Prawda, że proste? Po włączeniu trybu oszczędzania dekoder będzie co prawda włączał się nieco dłużej i nie będzie widać zegara na dekoderze 4K Premium, ale zaoszczędzisz tyle energii, ile w 2 miesiące zużywa spora lodówka. Ograniczysz tym samym emisję dwutlenku węgla o 40 kg rocznie. Jeśli chcesz wyłączyć ten tryb, wejdź w Moje konto, Ustawienia i Oszczędzanie energii. Oczywiście oszczędzanie energii to jeden ze sposobów na ochronę naszej planety. Gestem w tym kierunku może być też wydłużenie życia Twojego smartfona. Im dłużej będzie Ci służył, tym przełoży się to na mniejsze obciążenie dla planety, bo nie będziesz kupował kolejnego sprzętu. Już teraz wejdź na naszą stronę razemdlaplanety.pl/energia. Znajdziesz tam wiele ciekawych informacji o oszczędzaniu energii i programie RE, o którym opowiadaliśmy w jednym z odcinków. A jeśli masz pytanie, zostaw je pod filmem lub zapytaj na naszym forum. I w tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym już niebawem. Cześć!